To jakie dziewczyny szukamy dla Rafała? Ja myślę, że takie, które łatwo nawiązuje kontakty. Uważam, że potrzebuje dziewczyny, która wprowadzi w jego życie równowagę i stabilizację. Dziewczyny wesołej, spontanicznej i zdecydowanej. Cześć. Cześć. No, przedstawisz nam się. Magdalena. Ogólnie pracuję jako kelnerka. Mam na imię Oliwia, jestem studentką psychologii. Nazywam się Karolina, mam 38 lat, jestem z zawodu kucharzem. Wiktoria jest. Czym się zajmujesz? Na co dzień pracuję w korporacji z językiem szwedzkim. Mam na imię Karolina, mam 21 lat. Zajmuję się sprzedażą win słowackich. Zainteresowania, pasje. Jak każda kobieta, lubię modę, urodę, lubię dobrze wyglądać. Dużo gotuję. Mama mnie nauczyła. Moją wzmykałką jest dekorowanie talerzy. Interesuję się śpiewem. Wow. Tak, śpiewam sobie troszeczkę. A co ciebie wyróżnia od tych wszystkich innych? Mam dobre serce. Potrafię dbać o faceta. I na pewno by się ze mną nie nudził. Myślę, że na pewno jestem otwarta, komunikatywna. Jestem bardzo rodzinna, ciepła, kontaktowa. Jestem bardzo kreatywna, nie lubię nudy. Jestem bardzo pomocna, bardzo dobra. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to nie czekam, pomagam. Twoje wady? Słomiany zapał. To jest moja wada i czasami lenistwo. Podejmuję za szybko, bardzo pochopnie decyzje. Dużo mówię, lubię ład, skład, organizację pracy. I czystość. Może taka porywczość czasami w niektórych zdarzeniach? Jakiego faceta szukasz? Żeby mi nie kłamał. Ja to zaraz wyczuję. No, żeby był troskliwy. Żeby był stabilny, z poczuciem humoru. Ja jestem bardzo wesoła, empatyczna, otwarta, więc tego też szukam w drugiej osobie. Może teraz ja bym miała do was pytanie właśnie, jaki jest ten chłopak, którego może poznam? Jest to na pewno wesoły, towarzyski mężczyzna, ale potrzebuje pewnej stabilizacji. Był generalnie wierny? Nigdy nie miałam takiego poczucia, że mógłby mnie zdradzić. Tatuaże ma? Nie. Nie, nie ma. Nie. A to jakiś warunek? No nie ukrywam, że lubię kolczyki, tatuaże, bo sama je posiadam. A jakie jest w łóżku? Bo ja to nie lubię nudy. Czyli jednym słowem trzeba trochę podszkolić, tak? Szuka inicjatywy z drugiej strony. Dobrze. Czy macie zdjęcie tego kandydata? Tak. Blondyn. No blondyn. Widzę to. Ale uśmiech widzę ma od ucha do ucha. Oczy to nie wiem jaki kolor, nie dowidzę, chyba że sobie zmuję. Niebieskie. Niebieskie, no właśnie. Szało niebieskie. No, ze zdjęcia mogę wnioskować, że jest na pewno dosyć taki zabawny. Ma do siebie dystans. Czy blondyn wysoki odpowiada? Tak, tak, jest dobrze.